Vas a negar? Por supuesto, zaprzecz mi. Nie chcę mi się wierzyć, że mogłeś coś takiego o mnie pomyśleć. Ta kobieta zasługuje na mój najwyższy szacunek. Zresztą jak każda inna kobieta. Nie masz żadnego powodu, żeby myśleć źle o niej ani o mnie. Nie należę do mężczyzn wykorzystujących sytuację. Oczywiście mało znam Milagros, ale nie potrzeba lat, żeby zorientować się, do jakiego typu kobiet należy. Czy nie wydaje ci się idiotyczne, że pokłóciliśmy się o służącą? O kobietę, czy jest służącą, czy nie. Może podobać się każdemu mężczyźnie, nawet tobie. Zaskoczyłeś mnie, mówiąc w ten sposób o dziewczynie takiej jak ona, której w dodatku jesteś coś winien. Myślę więc, że albo jesteś niewdzięcznikiem, albo ci się bardzo podoba. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo. W filmie Namiętności. Amor mío, quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy. Corazón, amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo. Brazos y mis labios, quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, de tus brazos y mis labios, voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate, imagínate que mis manos son barcos de papel, amor mío. Co za cham, słyszałeś? Zbyt szybko zaczął dostawać duże role, a teraz podpisujesz nim kontrakt. Co mogę zrobić? Co on sobie myśli? Wydaje mu się, że jak jest się w miarę popularnym aktorzyną, to wszyscy mają znosić jego impertynencję? To twoja wina, Barbaro. Po co zadajesz się z takimi kretynami? Teraz masz nauczkę. No, dosyć, mamo. Mam za dużo spraw na głowie, żeby przejmować się jakimś głupim Silwiem. Doskonale wiesz, co mnie pchnęło w jego ramiona. Przechodziliśmy właśnie zablem kryzys i... Oczywiście to był błąd, że wybrałam Silwia. Właśnie, i teraz masz kłopoty. Ten kretyn stał się problemem. Śmie mi powiedzieć, że się zakochał i... Nie zakochał się, mamo. Jedyne, co mu dolega, to jego urażona ambicja. Więc porozmawiaj z nim poważnie i urwij łeb całej sprawie póki czas. Powiedz idiocie, jak jest naprawdę. Jeśli tego nie zrobisz, sprawi ci jeszcze więcej kłopotów, a nawet może zagrozić twojemu małżeństwu. Hola. Italo. Dobrze.
Właśnie się wykąpałam. Pachnę tymi perfumami, które tak lubisz. Masz dużo pracy? Oczywiście, kochanie. Dobrze. O której będziesz? Jest telefon do domu Montichów. Muszę natychmiast porozmawiać z Milagros. Dzień dobry. Dzień dobry, panien Colinares. Jest Juan? Nie, przed chwilą wyszedł, ale jest brat panienki. Poprosić go? Tak. Napije się panienka kawy? Nie, nie, dziękuję. Witaj, Perla. To niespodzianka widzieć cię tu o tej porze. Nie zaglądasz do nas zbyt często. Mam tyle pracy w akademii, nie starcza mi czasu na składanie wizyt. Podejrzewam, że nie przyszłaś tu do mnie. I słusznie. Chciałam zobaczyć się z Juanem, ale powiedziano mi, że właśnie wyszedł. Powinnam była zadzwonić wcześniej. Tak, chyba tak. No dobrze. Zaczekaj. Wiem, że nie znosisz dobrych rad i że moje obchodzą cię mniej niż jakiekolwiek inne, ale jestem twoim bratem i chciałbym cię ostrzec. Ostrzec mnie, tak. Jak ci to powiedzieć? Nie angażuj się zbytnio w związek z Juanem. Wprawdzie jest moim najlepszym przyjacielem, ale jakoś nie mogę uwierzyć, żeby cię kochał i... Myślę, że w związku z tym powinnaś... Nie mów mi, co mam robić z moim życiem. Zajmij się własnym. Nie powinieneś wtrącać się w moje związki z Juanem. Nie jestem dzieckiem i wiem, co robię. Jestem bardzo pewna siebie. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie rzucił. Możemy chwilę porozmawiać, Josefino? Wybacz mi. Nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Przestań się złościć. I bądź uprzejma zwrócić uwagę, że przeszłam do porządku dziennego nad twoimi złośliwościami przy stole. Bardzo się martwisz. Myślisz, że wszyscy sprzysięgli się przeciwko tobie. Ale to nieprawda. Ja chcę tylko, żebyś pogodziła się z Italo, żeby w mojej rodzinie zapanowała harmonia. Pragnę, by moja rodzina była zawsze razem. A ty wymyślasz sobie problemy. Możesz się od tego poważnie rozchorować. Dziwię się, że dopiero teraz mówisz do mnie w ten sposób. Doradzasz mi. Powinnaś to była zrobić wiele, wiele lat temu. Kiedy przyjechałam do twojego domu, młodziutka, prawie dziecko, zaraz po ślubie, wtedy mogłaś być dla mnie bardziej tolerancyjna, łagodna, wyrozumiała. Wtedy mogłaś mi matkować. Josefino, moim jedynym celem jest ratowanie twojego małżeństwa. Nieprawda. Nie mów takich rzeczy, bo i tak ci nie wierzę. Nigdy mnie nie lubiłaś, nie popierałaś mnie. Martino, dobrze cię znam. I wiem, że za tymi współczującymi słowami coś musi się kryć. Wiele razy mnie obrażałaś. Oskarżałaś mnie nawet o niewierność. Mówisz o tej sprawie z Rafaelem? Widocznie źle mnie zrozumiałaś. Nie, to ty źle, opacznie zrozumiałaś uczucia, które zawsze żywiłam dla Rafaela. Niestety teraz on jest bardzo daleko, a ja muszę żyć z Italo. Twoim rozpieszczonym i rozpuszczonym synem, nieczułym egoistą.
Licz się ze słowami. Zamilcz, zanim powiesz za dużo. Ty zrobiłaś z niego takiego despotę. Pod twoim wpływem Italo stał się prawdziwym łajdakiem. Ależ jestem niezdarą. Nic się nie stało, proszę pana. Jesteś taka dobra, Milagros. Przyglądam ci się. Jestem taka sama jak inne dziewczyny, panie Eduardo. To nieprawda, jesteś inna. I zasługujesz na znacznie lepsze życie. Powierzyłam się boskiej opatrzności. Jedyne, o co proszę, to praca. Muszę utrzymać rodzinę i dlatego bardzo się boję, że w końcu pańska żona lub córka wyrzucą mnie stąd. Nie martw się. Zaufaj Juanowi. On zawsze się tobą... Cześć, tato. Milagros, podaj mi kawę do pokoju. Już się robi, panienko. Moja córka już nie zauważa, że istnieje. Proszę tak nie mówić. Z pewnością bardzo pana kocha. Jest taka nerwowa, bo przejmuje się swoim ślubem. Zostawię teraz pana w ogrodzie. To będzie piękny spacer. Zaniosę szybciutko kawę pańskiej córce. Julia, wyślij ten faks jeszcze dziś. Pan Juong z Japonii oczekuje pana w barze hotelowym o 2:30. Tak, dziękuję. Zdaje się, że już ci mówiłem, Mariano, że nienawidzę takich niespodzianek. Teraz ci przeszkadzam, skarbie. Nie teraz, zawsze. To jest moje biuro, miejsce mojej pracy. Dlaczego nigdy nie zadzwonisz, że chcesz się ze mną zobaczyć? Nie zapowiesz się. Pojawiasz się w charakterze radosnej niespodzianki. Dobrze, dobrze, przestań mnie pouczać. Przepraszam. To rzeczywiście nie było rozważne. Przyjechałam dlatego, że od lat patronujesz programowi, nad którym pracujemy. W tym roku też tak będzie, ale mogliśmy to załatwić przez telefon. Nie wierzę, żebym aż tak naraziła się takim drobiazgiem, już cię zresztą przeprosiłam. Mówię zupełnie poważnie, nie znoszę takich niespodzianek. Twoja nieostrożność sprawiła mi już wiele kłopotów w domu. To już załatwione, powiedziałam. Będziemy teraz ostrożniejsi, kochanie. Dziękuję. Nie cierpię kobiet, które mnie naciskają. Lubię miłość wtedy i tylko wtedy, kiedy ja chcę. Jasne. Ty tu rządzisz. Tak jest, kochanie. I albo się z tym pogodzisz, albo znikaj. Tak bardzo się liczysz z tą szarą myszką żoną, nieszczęśliwą, znienawidzoną, kopaną. To moja żona. Żyję z nią. Mogę mieć tyle romansów, ile zechcę i z kim zechcę, dopóki ktoś nie spróbuje zburzyć mojego małżeństwa, zrozumiałaś? A któż to niby próbuje niszczyć twój związek, najdroższy? Ja pragnę tylko tych paru chwil przyjemności, jakich mieliśmy już wiele. Nie igrajmy z ogniem, Mariano. Nasze rodziny żyją w przyjaźni. Niedługo spowinowacimy się poprzez nasze dzieci. A ich małżeństwo to stawka zbyt wysoka, by o nią grać. Dla ciebie to takie proste, prawda? Przecież jesteś mężatką. Mój mąż jest bezużytecznym inwalidą. I co mam na to poradzić? Co się z tobą dzieje? To bardzo proste, Italo. Kocham cię. Dom państwa Montijo. Przepraszam. Czy u państwa pracuje Milagros Sarmiento? Tak, panienko, ale w tej chwili jest zajęta. A kto mówi? Jestem jej koleżanką. Zechce pani zanotować mój numer telefonu? Oczywiście, za chwilę.
Tak, już notuję. Dobrze, zapisałam. Powiedzieć jej, że kto dzwonił. Proszę powiedzieć, że przyjechał ktoś z jej wioski. Ktoś, kto musi się z nią koniecznie skontaktować. Dobrze, powtórzę, ale jak się pani nazywa? Nie, tę bluzkę trzeba zanieść do pralni. Aha, przetrzyj mi wszystkie pantofle wewnątrz spirytusem i nasyp do nich odrobinę talku. Tak, panienko. Robi się późno. Ważny obiad w interesach. Juan jeszcze nie wrócił? Nie, panienko. Coś ci powiem, Milagros. Nie zwracaj uwagi na to, co ci mówi Juan. Jeśli mówię do ciebie w ten sposób, to tylko po to, by zaoszczędzić ci późniejszego wstydu i bólu. Wiele słyszałam o miłosnych przygodach Juana, ale ja nie... Oni z Perlą kochają się i powiem ci jeszcze, że w tym domu wszyscy życzą sobie, żeby się pobrali. Dlaczego pani mi o tym mówi? Chcę, żebyś była ostrożna, bo... Jeśli nie będziesz uważać, pewnego dnia obudzisz się w ciąży z panem w domu. Co to ma znaczyć? Dzwonisz z tego telefonu? Przesadzasz. Pani nie pozwala służbie stąd telefonować. To znaczy... Sama zobaczysz. Halo? Z kim mówię? A z kim chce pani rozmawiać? Tego nie wiem. Ktoś do mnie dzwonił i zostawił dla mnie ten numer. Dostałam wiadomość, ale nie podano mi nazwiska. Milagros, to ty? Antonieta, to ty? Tak, to ja. Jak dobrze cię słyszeć. Skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać, skoro dotąd nie napisałam do ciebie? To najmniejszy problem. Ja zawsze znajdę sposób. Ale mów, co u ciebie? Dobrze. U Rosy też. A Lucerita? Przytyła. Dzięki Bogu jest zdrowiutka. A jak przyjęła cię przyjaciółka mamy? Nie najlepiej, ale nie chcę o tym mówić przez telefon. Wszystko opowiem ci, jak się spotkamy. Ale kiedy? Kiedy tylko zechcesz. Pani mówiła, że będę miała wolne w sobotę. Więc jesteś służącą. Czy to ważne, Antonieto? Ważne jest to, że mamy dach nad głową i jedzenie. Tylko to się liczy. Choćby przez pamięć na przyjaźń z naszą mamą, nie powinna ci dawać brudnej roboty. A jak cię traktują? Pani i panienka nie mają dobrych charakterów, ale są też tu i dobrzy ludzie. Antonieta, powiedz, gdzie jesteś? Masz pracę? Można tak powiedzieć. A więc spotkamy się w sobotę. Tak, tylko gdzie? Nie mów tak szybko. Jak opowiem to Rozie, to chyba oszaleje. Cieszę się. Już nie będziemy się czuły tak osamotnione. W porządku. Całuję. Zadzwonili do mnie i tak powiedzieli. Barbaro, przecież to świetna nowina. Czy wiesz, co to znaczy pojechać ze spektaklem na festiwal do Brukseli? Przecież to cudowne. Być może weźmiemy też udział w festiwalu w Barcelonie, w Hiszpanii. Do Hiszpanii też? No. Jestem pewien, że gdzie nie pojedziemy, wygramy. Zajmij się tym, Tony. Te, które wybrałem, są zaznaczone na czerwono. Nie wiem, w co ręce włożyć.
Nie chcę cię straszyć, mała, ale rozmawiałem z Silvio. Coś ty mu zrobiła. Nigdy nie widziałem, żeby tak szalał dla innej kobiety. Tony, on mnie prześladuje. Dziś rano bezczelnie przyszedł do mojego domu i rozmawiał z matką. Z twoją matką? Zupełny wariat. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiegoś dramatu namiętności. Co ty wygadujesz? Tak naprawdę to ty nie znasz tego chłopaka. Jak już zaczął się tak zachowywać, to ciężki przypadek, Barbaro. Śmiertelny. Uważaj. Barbaro, Silvio ma bardzo silne poczucie własności i bywa niebezpieczny. Stałaś się jego obsesją. A to choroba. Bądź ostrożna, bardzo ostrożna, Barbaro. Antonieta? Tu jestem, panie mój. Co ty ze mną wyprawiasz? Odliczam minuty między jednym a drugim spotkaniem. Twoje perfumy. Zapach twojej skóry. Podniecasz mnie. Chwileczkę. Dzień dobry. Cóż to za zmiana? Wyglądasz jak królowa. Proszę tak nie mówić. Wyglądam tak dlatego, że Estrella zmusiła mnie, żebym założyła tę sukienkę i umalowała usta. No i co? Wyglądam jak pajac. Nie, wyglądasz prześlicznie. Jak to prześlicznie? To stara sukienka, ale ty pięknie w niej wyglądasz. Pokaż mi się. Obróć się. Proszę pana, doskonale, i leży jak ulał. A jednak czegoś tu brakuje. Czego? Poczekaj, zapomniałem. Proszę. Dla ciebie. Dziękuję. Milagros. Jesteś piękną kobietą. Powiedziałbym nawet zbyt piękną. Zaczynamy lekcję? Tak, oczywiście. Sprawdzimy, jak postępy w czytaniu. Siadaj. Przeczytaj. Droga ginęła za horyzontem. Słońce, jakby zmęczone całodziennym trudem, skrywało się zwolna. El comienzo del crepúsculo. El crepúsculo
que daría paso a la noche, donde cubriría el espacio la fulgurante luz lunar. Lo hice mal, ¿verdad? No, por favor. Ay, bien. Es que me puse muy nervioso. No, przeczytałaś bardzo dobrze. Zwracałaś uwagę na interpunkcję i masz taki ładny głos. Oczywiście, jeśli poćwiczysz, będziesz mogła robić to jeszcze o wiele lepiej. Brakuje ci tylko praktyki. Nie oszukuje mnie pan. Oczywiście, musisz przykładać się do czytania, ćwiczyć. Pamiętaj, nic nie przychodzi w życiu samo, wszystko wymaga wysiłku. No, a teraz podejdź. Chcę zobaczyć twój charakter pisma i sprawdzić ortografię. Proszę. Zapisuj, będę ci dyktował. W szkole też zawsze się trzęsłem. Zawsze tak bywa, kiedy wzywają mnie do tablicy. To znaczy, że brak ci tylko pewności siebie. A to niedobrze. Przecież jesteś inteligentna. No, odwagi, zaczynamy. Będę ci dyktował. Cielo? Niebo. Casa. Dom. Dobrze, tak. Casa. Dom. Jardín. Ogród. Ogród. Jestem taka zdenerwowana. Dobrze napisałam? Jardín. Tak, jardín. Tak, ogród. Abel? Tak, Josefino? Muszę z tobą porozmawiać, ale nie teraz i nie tutaj. Możesz zjeść ze mną kolację poza domem? Dzisiaj? Oczywiście. Spotkajmy się więc w Da Franco. Może być o 8? Będę czekał. Dziękuję. Dobrze? Tak. Pronto. Ale... Gracias. Dziękuję, pisze się tak. Ojej. I dulzura con seta. Nieważne. Nauczysz się i poprawisz ortografię. Już na pewno nigdy nie zapomnisz, jak się pisze słodycz. Milagros. Nie bój się. Jesteś samą słodyczą. Nie, panie Juanie, proszę tego nie robić. Wybacz mi, nie wiem, co mi się stało. Muszę już iść. Yo me tengo que ir. Nie, przepraszam, nie odchodź.
Jesteśmy tu tylko w jednym celu. Ty masz się uczyć, a ja mam cię uczyć. Dzień dobry. Przerwałam coś? Przepraszam. Nie. Skończyłeś już lekcję? Prawie. Nie chciałem przeszkadzać i nie wiedziałam o twoich zamiłowaniach pedagogicznych. Nigdy ci o tym nie mówiłem? Zawsze uważałem, że trzeba pomagać potrzebującym. Kilkakrotnie brałem udział w akcjach walki z analfabetyzmem na prowincji. Przepraszam, pewnie zanudzam cię tym ciągłym mówieniem o sobie. Nie, nie, skąd? Czytałam to tutaj. To ona napisała? Tak, całkiem nieźle jej idzie. Ale ma nieładne pismo. Nie, dlaczego? Zresztą poprawi je. Przy twojej cierpliwości i poświęceniu z pewnością. Tak, przy mojej cierpliwości i jej poświęceniu. Idziemy? Tak. Zaskakujesz mnie. Zawsze wydawało mi się, że twoją pasją jest aeronautyka. To całkiem inna sprawa, to mój zawód. Powiedz, co cię tu sprowadza? Jak to, chciałam cię zobaczyć. No a przy okazji, jak zawsze, odwiedziłam twojego ojca. Jestem ci bardzo wdzięczny. Od kiedy uczysz tę dziewczynę? Milagros. Właśnie dziś zaczęliśmy. Jest bardzo inteligentna. Pomagasz jej więc tylko dlatego, że jest bystra? No tak, głównie ze względu na to. I co robisz? Zostajesz w domu, czy wychodzisz? Nie, już bardzo późno. Wychodzę natychmiast. Mam samochód w warsztacie. Możesz podrzucić mnie do biura Barbary? Jasne, to po drodze. Idziemy? Tak. Gdybyście widziały, jak spojrzała na mnie ta panienka. Na pewno jest zazdrosna. Zazdrosna? O co? Jak to o co? Od siebie jesteś młoda, ładna, miła. Estrello, jestem prostą, wiejską dziewczyną. Nie umiem doprowadzić się do porządku. Ta sukienka, którą mi podarowałaś, to najładniejsze ubranie, jakie miałam w życiu. I nawet ci nie podziękowałam. Dlaczego ktoś taki jak pani Juan może cię zauważył? Uważam go za swojego przyjaciela i nie mam złudzeń. Mama zawsze powtarzała, że jeśli ktoś mierzy zbyt wysoko, może się boleśnie potłuc. Miała rację. Przecież z tego, że jesteśmy biedne, nie wynika, że nie wolno nam marzyć, prawda, Estrello? Nie mam czasu na głupie marzenia. Moim prawdziwym marzeniem jest, żeby nam się udało. Pewnego dnia mały robaczek zwany miłością przyjdzie i mnie się to nie wydarzy. Nie teraz, Estrello, i nie z żadnym bogaczem. Zawsze będę pamiętać to, co mówiła mama. Mówiła, że człowiek ma w życiu dwa skarby. Jednym jest samo życie, a drugim miłość. Jeśli już się zakocham, to bardzo. I wtedy ten mężczyzna będzie moim skarbem. Jesteś romantyczna, ale kto w twoim wieku nie był? Ale mówiłyśmy o tym, że panienka Perla źle na ciebie spojrzała. Sądzę, że przez cały czas zastanawiała się, co o tobie myśleć. Dlaczego? Przecież pani Juan nie mógł zwrócić na mnie uwagi, skoro ona jest taka piękna, delikatna, interesująca, inteligentna i tak dobrze ubrana.
novios, lo que se dice novios. Że narzeczeństwo, oni nawet nie są zaręczeni, raczej mają romans. Ella lo está buscando. I wygląda na to, że to ona mu się narzuca. A jaki jest pani człon? Zapytaj Delicie. Prawie mdleje zawsze, gdy go widzi. Powiedzieć ci szczerze, co czuję, nie zachowując niczego dla siebie? Nigdy niczego dla siebie nie zachowujesz. To ty podobasz się paniczowi Juanowi. Cześć. Co tu robisz, kochanie? Jak to co? Przyjechałem po ciebie. Odwiedzimy apartament. Właśnie przywieźli brakujące meble. Ależ skarbie, przecież będziemy mieszkać w twoim domu. Już mówiliśmy o tym. Nie podoba mi się pomysł, żebyśmy mieszkali w domu mojej matki. Nie chcę tam mieszkać. Dobrze, jak chcesz. Nie chcę, żebyśmy wszyscy razem mieszkali w tym domu. Skarbie, mówiliśmy, że tylko przez jakiś czas. Abel. No dobrze. Jedziemy czy nie? W końcu ten apartament to będzie nasz prawdziwy dom, prawda? Jak każesz, najdroższy. Czasem jesteś tak uparty, kochanie, ale lubię, kiedy taki jesteś. Juan już wyszedł? Tak, przed chwilą z Perlą. Więc co tu właściwie robisz? Powinieneś odbywać popołudniową drzemkę. Czekałem na ciebie. Proszę siadaj. Przestań, Eduardo, jestem wykończona. Muszę chwilę odpocząć. Proszę, chcę z tobą porozmawiać. Tak jakby z tobą można było rozmawiać. Dlaczego tak mnie traktujesz, Mariano? Przecież to nie moja wina, że jestem chory. Tym bardziej nie moja. Nie odchodź, wysłuchaj mnie. Czasami jesteś nieznośny. Mów szybko, czego chcesz i nie zabieraj mi czasu. Dlaczego każesz mi tak cierpieć? Ja wciąż cię kocham. O takich głupotach chcesz ze mną rozmawiać? Pomyśl o swoich możliwościach, nie o potrzebach. Barbaro, muszę z tobą porozmawiać. Co to ma znaczyć? Nie widzi pan, że jest zajęta? Żądam, byś mnie wysłuchała. Nie ma pan prawa niczego żądać, a już na pewno, i gdy jest pan tak pijany. Proszę wyjść. To, co masz mi do powiedzenia, może poczekać. Nie może, nie chcę czekać. Przestań pan się wściekać. To pana nie powinno interesować, Ablo Linares. Wszystko, co dotyczy Barbary, interesuje mnie. Wynoś się pan stąd. Wydawało mi się, że to biuro, miejsce pracy, a nie romansów. Powiedziałem wyraźnie. Co? Wynoś się. Imagínate que mis manos son barcos de papel. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Monika Kopicka. Czytał Tomasz Knapik. Imagínate. Que tu piel es mar, que mi piel es mar, te navegaré, me navegarás, amor mío, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos.
anclado estoy. En tu corazón. Amor mío. Imagínate. Que no quiero ya. Hacerme a la mar. Amor mío.